pielęgnacji domowej dużym błędem jest niewłaściwy dobór szamponu. Ja wam dzisiaj pokażę, jak odpowiednio myć włosy w domu. Ważne jest to, ile szamponu zużywamy na dane włosy. Jeżeli mamy dosyć cienkie i delikatne włosy, zużywamy tego szamponu mniej. Mniej więcej orzech włoski. Jeżeli mamy grube i ciężkie, dwa razy więcej. Nigdy nie nakładamy szamponu bezpośrednio na włosy. Zawsze go nakładamy najpierw na dłoń i dodajemy troszeczkę wody, żeby rozcieńczyć. A później nakładamy na włosy. Pamiętajmy też o tym, że włosów nie wolno trzeć, nie wolno drapać paznokciami, ani mocno prać. Włosy delikatnie masujemy, delikatnie ugniatamy. Myjemy włosy około 2 minut i zawsze myjemy dwa razy. Ważne jest też to, jaką temperaturę wody używamy. Im chłodniejsza woda, tym zdrowiej. Zdrowiej dla włosów i dla skóry głowy. Gorąca woda wysusza skórę głowy i sprawia, że włosy szybciej się przetłuszczają. Chłodna woda zamyka łuska włosy, dzięki czemu włosy są zdrowe i błyszczące. Odżywki przeważnie nakładamy na środek i końce włosów, ale są odżywki, które nakładamy też bezpośrednio na skórę głowy, które wzmacniają cebulki i wzmacniają skórę. Mokrych włosów nie powinniśmy trzeć ani szarpać. Najlepiej jest zawinąć w ręcznik i odczekać, aż przeschną.